to ważna droga dla mieszkańców naszej gminy, ale nie tylko. Mówił tuż po otwarciu nowo wyremontowanej drogi Soczewka-Łąck wójt gminy Nowe Duninów. Ze względów strategicznych to jest to droga, która jest ważna pod kątem turystycznym, gdyż jesteśmy gminami turystycznymi, pod względem gospodarczym i pod względem bezpieczeństwa, bo łączy dwie drogi krajowe, no i zagrożenie, które często powstaje na terenie gminy Nowy Duninów ze względu na zbiornik i zagrożenie powodziowe, to jest to taka droga ewakuacyjna. Także ma wielkie znaczenie i bardzo się cieszę, że została wyremontowana. Na remont tej drogi czekało wiele osób. Dofinansowanie powiat płocki otrzymał z budżetu województwa mazowieckiego. Cieszę się, że mogłem teraz pomóc w jej odbudowie. Prace na tym odcinku drogi rozpoczęto w październiku ubiegłego roku. W sumie gruntownemu remontowi poddano blisko 4 km drogi na dwóch odcinkach. Droga Soczewka-Łąck to jest jedna z najważniejszych inwestycji właśnie w tym roku, jedna z najważniejszych inwestycji, jaką planowaliśmy. Inwestycja kosztowała ponad 1 700 000 zł. Ponad 150 uchodźców wojennych znalazło schronienie na terenie gminy Nowy Duninów. Mają zapewniony dach nad głową, a także niezbędną pomoc. Trwa wydawanie numerów PESEL. Organizujemy dokumenty, bo to jest podstawa, żeby uchodźcy mieli możliwość dostępu do pomocy z naszych środków państwowych, czyli 500+, pomoc socjalną, dodatek jednorazowy, ale muszą być wyrobione dokumenty, czyli nadanie numeru PESEL-u dla każdego uchodźcy. Jak dodaje, gmina pomaga w zrobieniu zdjęcia, a także w wypełnieniu niezbędnych dokumentów. Jak najbardziej staramy się pomagać, bo wiadomo, no, też byśmy byli w takiej sytuacji, także chcielibyśmy tej pomocy uzyskać również, tak? Tłumaczymy, ile możemy, tak? No, bo też nie znamy języka. Pomagamy sobie telefonami. I tłumaczymy, tak? Jak zapewniają w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Duninowie, każdy otrzyma pomoc. Jak ważne jest czyste powietrze, wiedzą już najmłodsi. To, czym oddychamy, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i życie. Czyste powietrze potrzebne jest wszystkim ludziom, zwierzętom i roślinom. Powietrze zanieczyszczają różnorodne dymy, spaliny samochodów, samolotów i motocykli oraz palenie węgla w starych piecach, czyli kopciuchach. Zanieczyszczenia z fabryk, nielegalne palenie traw, palenie papierosów. Śmieci nie można palić w domu, ponieważ włożone śmieci do pieca zamieniają się w szkodliwe i trujące substancje, a my tym powietrzem oddychamy. Dlatego śmieci należy segregować i przeznaczać do recyklingu. Nie wolno spalać plastikowych opakowań, plastikowych torebek, plastikowych butelek oraz baterii. Starych opakowań, lekarstw, mokrego drewna i liści. To, co robimy ze śmieciami, wpływa na to, czym oddychamy. Niska emisja to zanieczyszczenia pojawiające się na niskich wysokościach. Najczęściej z dymów naszych domów i spalin z naszych samochodów. Te zanieczyszczenia są najbardziej szkodliwe dla życia ludzkiego. Te zanieczyszczenia również powodują smog. Smog może powstać w dużych miastach, ale nie tylko, ponieważ może on powstać wszędzie. Łamanie podstawowych zasad może mieć dla nas fatalne skutki. Zanieczyszczenia powietrza wywołują problemy z oddychaniem, kaszel, bóle głowy, a także groźne choroby serca i płuc, np. astmę, raka płuc. Jak dbać o czyste powietrze? Sadzić rośliny, mieć stare kopciuchy na piece ekologiczne, ogrzewać domy panelami słonecznymi. Jeździć do szkoły lub do pracy rowerem, hulajnogą, a jak jest blisko, to chodzić na pieszo. Nie spalać odpadów w piecach, tylko je segregować oraz wprowadzić zakaz palenia węgla w starych piecach. W gminie Nowy Duninów realizowany jest program Czyste Powietrze. W Urzędzie Gminy działa punkt konsultacyjno-informacyjny. Tu można uzyskać wszystkie niezbędne informacje o jak wysoką dotację w ramach tego programu na wymianę źródeł ciepła w swoich domach można się ubiegać. Może to być od 30 do 69 tysięcy złotych. Przede wszystkim można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, gdzie
Celem programu jest przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej. Można również dostać dofinansowanie na termoizolację budynków, na docieplenia przegród budowlanych, na stolarkę okienną, drzwiową. Z punktu mogą korzystać mieszkańcy gminy Nowy Duninów. Punkt funkcjonuje tak naprawdę w godzinach poza urzędowaniem urzędu. Tutaj w poniedziałki i we wtorki od 15 do 18, w środy od 17 do 19 i w czwartki od 15 do 17. Jest to łącznie 10 godzin tygodniowo, gdzie jesteśmy dostępni dla mieszkańców, mogą przyjść i skorzystać tak naprawdę z konsultacji. Informacje można uzyskać także pod numerami telefonów 24 261 02 36 wewnętrzne 113 lub 512 372 517. Punkt mieści się w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie przy ulicy Osiedlowej 1.